Witam. Niektórzy z Was chcieli widzieć, jak wygląda rozdzielacz w tym całym ustrojstwie, jak to działa. Generalnie pokrywa, jak widać, pozwoliłem sobie tworzyć w takich klipsach zamykanych. To jest dość ciekawe rozwiązanie. Na pewno tutaj to wygląda na tej zasadzie, że tam jest hydromotor, smarowniczka, łyżyskowanie, jest tak, i on, ten hydromotor, odpowiada za obrót tarczy tnącej, która jest tutaj, w tym rozdzielaczu. Zobaczcie, tu są noże, są otwory do węży, i tu są takie noże okrągłe. O, takie okrągłe noże. O. I tak to z grubszego wygląda. Już są pierwsze znaki korozji na tym, chociaż na zimę myłem wodą i konserwowałem olejem, no ale co zrobić, nic nie zrobić. Zaraz pokażę Wam, uruchomię to tarczę, jak to wygląda, jaką prędkością to się kręci, żebyście mieli wyobrażenie, bo tak naprawdę tam się tak naprawdę nigdy nic nie cięło, nie? Do tej pory. Przejdźmy na ręczny. Teraz przechodzimy na rozdzielacz. I poszedł rozdzielacz. Rozdzielacz poszedł. Jest ciśnienie, pokazuje na gajgarku. Tak, rozdzielacz poszedł. Jak to wygląda? Na sucho to trochę huczy, nie? No, myślę, że jakbym wsadził palca, to tego by bryznęło. Także tutaj na tych otworach to tak na dobrą sprawę nic się nie działo, nic się nie zatykało. Jak były jakieś sytuacje, to na przykład, nie wiem, złapało kamień, bo wodę brałem, to poleciał tam kamień, czy jakiś grubszy kij, patyk z rzeczki, no to miało prawo się tam przyciąć. Dobra, to tylko tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.